Na sali rozpraw stawiło się dziś dwóch z pięciu policjantów, którzy zostali wezwani przez oskarżyciela posiłkowego. Byli to funkcjonariusze, którzy uczestniczyli w interwencji w Raszówce 8 czerwca ubiegłego roku. Jak ja dotarłem na miejsce, te osoby były spokojne, miały ze sobą różnego rodzaju transparenty. Pamięta pan treść tych transparentów? Nie. I tyle. Chodziły... Właśnie chodzi mi o to, czy jakieś czynności były tam wykonywane przez tych ludzi. Czy oni stali, czy coś robili? Oni, niektórzy stali, niektórzy się poruszali, przechodzili między przejazdem kolejowym przez ulicę, w lewo, w prawo. Wszyscy obwinieni nie przyznają się do winy, skorzystali z możliwości odmowy składania zeznań. Twierdzą, że gdyby raz jeszcze zorganizowano taką manifestację, to postąpiliby tak samo. Odpowiadają za tarasowanie przejazdu kolejowego i udział w zbiegowisku publicznym. Obwinieni zorganizowali blokadę, ponieważ byli niezadowoleni z decyzji, że pociągi kolei dolnośląskich nie będą się zatrzymywać w 4 miejscowościach gminy Lubin. Kolejną rozprawę wyznaczono na 5 marca.